Śpiewająca autorka, artystka kabaretowa, tworzy własne programy satyryczno-muzyczne, członek Stowarzyszenia Autorów Polskich, kilkuletnie doświadczenie kabaretowe, występowała na różnych scenach w kraju i za granicą, z zawodu tłumacz języka angielskiego, adeptka szkół wokalnych Elżbiety Zapędowskiej i Magdaleny Naweret. Piosenka Spisza do mnie pisz, potem wiersz łączący dwie piosenki oraz piosenka Złapana w sieć. Wypowiedź autorska, pani Lidia Lewandowska-Najar. Witam wszystkich serdecznie. Może państwo pamiętają, jak kiedyś Agnieszka Osiecka i Jeremi Przybora wymieniali listy, prawda? To były listy na wyczerpanym papierze. No cóż, to było jakiś czas temu. Czasy się zmieniają. Teraz coraz rzadziej pisze się tradycyjne listy. Zamiast tego pisze się co? No właśnie, SMS-y, e-maile, a czasem nawet bywa, że ludzie tylko piszą, a nigdy w realu się nie widzą. I o tym jest ta piosenka. Coraz chłodniejsze wieczory i ranki, w wazonie usechł bukiet dzikich róż, kolejną kawę z chińskiej filiżanki, sącze i chandra dopada mnie już. Wena odeszła, hen, na koniec świata, kolejną kartkę znów na strzęp drę. Chyba mam katar, znów do spłaty lata i w gąszczu maili po szczyt głowy brnę. Spisza do mnie pisz, nikt tak jak ty nie pisze, aż ci padnie mysz i wytrą się klawisze. Spisza do mnie pisz, lej miód na moje rany, przerwij ciszę cisz, dysk jest niewyczerpany. Spisza do mnie pisz, kiedy się znajdziesz na dnie, gdy nadejdzie wyż lub gdy barometr spadnie. Spisza do mnie pisz, z kalisza kutna gdowa, a gdy pryśnie myśl, to wątek snuj od nowa. Pociągi jeżdżą od stacji do stacji, sterta rachunków w kuchni piętrzy się, a w bloku znowu przegląd instalacji. Radio nostalgia, smutek duszy żre, przymyka oczy ekran komputera, za oknem śpiewa popmielony gość. Z kolejnej szklanki whisky dno wyziera, bo w skrzynce pusto, proszę, napisz coś. Spisza do mnie pisz, nikt tak jak ty nie pisze, aż ci zdechnie mysz i wytrą się klawisze. Spisza do mnie pisz, lej miód na moje rany, przerwij ciszę cisz, dysk jest niewyczerpany. Spisza do mnie pisz, kiedy się znajdziesz na dnie, gdy nadejdzie wyż lub gdy barometr spadnie. Spisza do mnie pisz, z kalisza kutna gdowa, a gdy pryśnie myśl, to wątek snuj od nowa. Spisza do mnie pisz, nikt tak jak ty nie pisze, aż ci padnie mysz i wytrą się klawisze. Spisza do mnie pisz, lej miód na moje rany, przerwij ciszę cisz, dysk jest niewyczerpany. Spisza do mnie pisz, kiedy się znajdziesz na dnie, gdy nadejdzie wyż lub gdy barometr spadnie. Spisza do mnie pisz, z kalisza kutna gdowa, a gdy pryśnie myśl, to wątek snuj od nowa. Snujesz ten wątek jak nić pajęczą i w wirtualną chwytasz mnie sieć. SMS-ami wciąż mnie zadręczasz, a ja cię pragnę w realu mieć.
teraz. Jak to ty się ogłaszałeś? O, artysta wolny, uduchowiony. Ha, dobrze wiedziałeś, że to mój typ. Najpierw niewinnie. Dwa telefony. Potem SMS. Cichutkie. A potem przyszło to twoje zdjęcie. Zmierzwione włosy, krzaczaste brwi. Kusisz, kusisz mnie do kliknięcia. Kimże ty jesteś? Powiedz, ech ty. Kupiłeś bilet. Więc już za tydzień spełnią się moje najdziksze sny. Zakupy, fryzjer, praca nie idzie. Wszystko gotowe. Dzwonek do drzwi. Gdy pierwszy raz przyjechał do mnie w gości z małej mieściny zwanej Ryczywu, chcąc po królewsku go u mnie ugościć, pięknie nakryłam mój największy stół. Podałam rybkę, był akurat piątek, świeżutką, bo inaczej by się stuł. Przed daniem głównym na dobry początek wyborne wino wjechało na stół. A do tej rybki troszeczkę dodałam specjalnych, ostrych, egzotycznych ziół i kamasutrę całą przeczytałam. By nie pomyślał, że baba bez szkół. Szczepiotałam, ćwierkałam, byłam miła, patrząc na niego to w górę, to w dół. Lecz konwersacja nam się nie kleiła, we mnie krew wrzała, on siedział jak muł. I na co była ta cała robota? Przyjdzie taki i będzie wszystko psuł. Nagle stół się lekko zachwotał i w jednej chwili z trzaskiem pękł na pół. Tu historia się kończy, lecz nie muszę przez ten stół od razu wpadać w dół. Inny sklej, może sklej też duszę i bukiet kwiatów postawi na stół. Tu historia się kończy, lecz nie muszę przez ten stół od razu wpadać w dół. Inny sklej, może sklej też i duszę i dobre wino postawi na stół. Ogromne brawa, pięknie, pięknie, pani Lidio. To była wypowiedź autorska, proszę państwa. A czy podobał się występ pani Lidii Lewandowskiej na JARP?